Witam Państwa serdecznie i zapraszam na Meteo Podróże. Dziś przyjechaliśmy do Białki Tatrzańskiej. Drodzy Państwo, no jest energia, jest mnóstwo ludzi, no i przede wszystkim bardzo dużo się dzieje. Ja bym powiedziała czas na Białkę, ale teraz czas na prognozę pogody. Rozpoczynamy od tego, a już za chwileczkę porozmawiamy z właścicielem, już za chwileczkę dowiemy się, cóż ciekawego można tutaj zrobić, cóż można zjeść w karczmie u Chramca. Zostańcie z nami. Jutro czeka nas kolejny upalny dzień. Bardzo dużo słońca, przede wszystkim w części południowej oraz w części wschodniej naszego kraju. Mogą także pojawić się przelotne burze i przelotne opady deszczu. To przede wszystkim na północnym zachodzie Polski. Nieco więcej chmur w Warszawie, ale również słońca nie będzie brakowało. Temperatura bardzo wysoka. Od 29 stopni, tyle wskażą termometry w Szczecinie, do, uwaga, 35. A tyle w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi, a także w Katowicach, Krakowie oraz w Rzeszowie i Lublinie. A w Białce Tatrzańskiej gości nas Władysław Wodziak, właściciel domu wczasowego, właściciel karczmy u Chramca. Dzień dobry. No, witajcie u nas. No i powiem od razu, ślinka cieknie patrząc na te specjały. Co takiego jest w tej kuchni góralskiej, że po prostu jak tylko pomyślimy o tym, to chce nam się jeść, choćbyśmy byli nie wiadomo jak najedzeni. Słuchajcie, góralska kuchnia to może jest taka specyficzna. Baraninka, cjagnięcinka, rozumiecie, bo to jest pasom się łowiecki, to na nas i normalnie, na nas i trowie, zero chemii, zero popraw w tej chwili, ekologiczno, pstrąg, rzeka Białka, ci hodowle tu mają to nacji z tej wodzie, no i po te hałuski góralskie, kwaśnica, no i także, no góralskie jedzonko. Czyli wszystko świeże i można powiedzieć, że niektóre specjały to są wasze, robione przez was. No słuchajcie, na przykład baraninkę, no to mamy jagnięta pasiemy, rozumiecie, no to mamy swoje. Te świnki są, rozumiecie, no to jest mamy te bycki się chowo, to jest bo gazdujemy, tam mamy gospodarstwo, to jest dość duże i tak to trochę gazdujemy. Wędliny robimy sami, szyneczki takie, saby, wędzimy wszystko. No i teraz pytanie, bo jeśli myślimy o górach, no to nie kojarzy nam się to z pizzą, a u was jest taka pizza, że ja chyba lepszej nie jadłam. Jak wy to robicie? No ja już nie wiem powiedzieć jak, no tak, może to tak wyskoczyło, że włosko pizza, a może zostanie jako góralski raritas. I tak to powinno zostać, naprawdę pizza rewelacyjna, ale inne dania również. Mówimy o tym jedzeniu swojskim, to powiedzmy też o tych wędlinach, które są także robione przez was, przez pana. No słuchajcie, wędlinki robimy sami, rozumiecie, kiełbaskę, szynki, bocki, karczki, wędzimy wszystko, rozumiecie, sami. No i także z tej świeżej, rozumiecie, tych wyrobów, pizza jest normalnie, nie ze sklepu, te wędliny, wszystko. I to wtedy ona ma, wiecie, swój smak, czuć to wszystko, że to jest świeżutkie i musi być takie, jakie jest. Jest zdrowe. Największym komplementem dla właściciela jest chyba to, że goście wracają, prawda? No bardzo dużo ludzi wraca tych samych, rozumiecie, i jeden drugiemu godo i przyjeżdżają znowu i do pensjonatu, i do karczmy. I tak, jesteśmy w karczmie, a w karczmie zazwyczaj gra muzyka, a u was grają na żywo górale, świetni górale, którzy naprawdę potrafią dobrze grać. No słuchajcie, no kapela musi być, rozumiecie, w karczmie, bo jest, ludzie przyjeżdżają po to, żeby coś usłuchać z tej góralskiej muzyki i, no i zabawić się, potańczyć, pośpiewać. I tutaj właśnie tak się dzieje. Tańczymy, śpiewamy, jemy, no i przede wszystkim dobrze się bawimy. Jak dobrze można się bawić? No myślę, że Państwo sami to widzą i zobaczycie jeszcze o 20:15. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Meteo Podróże, 20:15. Do zobaczenia.